Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym panelu dotyczącym bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo, efektywność, bezpieczeństwo, odporność na kryzysy, nowe inwestycje w energetyce. A razem ze mną znakomici goście. Pan Paweł Szczeszek, prezes zarządu Tauron Polska Energia. Pan Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Pan Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu do spraw operacyjnych PGN. I pan Jakub Kowaleczko, wiceprezes zarządu do spraw kadrowych firmy Enea. Szanowni Państwo, w Polsce w tej chwili dzieje się właściwie rewolucja największa od lat 90. Wszyscy inwestujemy w nowość, inwestujemy w OZE, w bezpieczną energię. I chyba od samego początku no nie do końca wiadomo, czy temat jest wszystkich znany, bo mamy też nowe inwestycje. Więc zacznijmy może od tej najbardziej takiej kontrowersyjnej, bo chyba to jest mocny początek, czyli od atomu, który niektórych przeraża, niektórzy widzą w tym duży potencjał, a jak to jest naprawdę, panie prezesie? Dzień dobry Państwu. Powiem, może zacznę od czegoś innego. Bezpieczeństwo energetyczne jest elementem bezpieczeństwa ogólnego państwa i militarnego. To pokazują ostatnie wydarzenia, ale nie tylko, bo ci, co mieli kontakt z branżą energetyczną, gazową, warto o gaz, to pamiętają rok, na przykład styczeń 2006, kiedy Gazprom wstrzymywał dostawy gazu do Polski, do Europy. Wtedy się już mówiło, że Gazprom to jest kolejna armia Putina, która, gdzie tymi lufami czołgów są gazociągi. Dlatego to bezpieczeństwo energetyczne musi być oparte na kilku filarach. Te filary wynikają z tego, jakie mamy dostępne te źródła pierwotne energii. Oczywiście OZE. Taki jest trend ogólnoświatowy, taka jest polityka klimatyczno-energetyczna Komisji Europejskiej. Tego też oczekują nasi klienci, odbiorcy energii, odbiorcy ciepła. I to jest jak gdyby jeden z tych filarów, ale to jest niewystarczające. Musi być jeszcze coś. Coś, co będzie stabilizowało te dostawy, co będzie rzeczywiście zapewniało bezpieczeństwo, bo OZE, wszyscy doskonale wiemy, jest mocno niestabilne. Owszem, mamy narzędzia, możemy prognozować, jak będą wiatry wiać, jak będzie słońce świecić, ale zawsze są takie godziny, kiedy dostępność tego OZE jest mała. Zrobię sobie analizę na podstawie danych PSE za 2022 rok. Łączna generacja wiatru i PV w skali roku poniżej, w sumie poniżej 1 gigawata to było 1300 godzin, to prawie 2 miesiące. 1000 megawatów to jest 1/15 minimalnego zapotrzebowania na moc w kraju. Dlatego muszą być takie źródła, które będą w stanie zawsze tę energię dostarczyć. I wtedy możemy liczyć właśnie na energię atomową. Dokładnie. Dlatego stąd pytanie, jaką moc wygeneruje ta energia i kiedy tak naprawdę możemy liczyć na to, że to ruszy? Moc tej elektrowni, którą budujemy razem z ZEPAK, razem z partnerem koreańskim, to będą dwa bloki po 1400 MW, czyli 2800 MW. Jesteśmy na razie na początku drogi. Zobaczymy, jak to będzie szło. No zakładamy, że w okolicach tam 2024-2025 roku powinna już ta energia być dostępna. Bo na razie mamy jako bezpieczeństwo, jako to zapewnienie tej energii zawsze dostępnej węgiel kamienny, węgiel brunatny. Ale mamy też deklarację o odejściu od węgla, zwłaszcza PGE ostatnio takie deklaracje zrobiło o zeroemisyjności do 2040 roku, do dekarbonizacji 2030. Czy potrzeba tak szybko? I potrzeba, i nie potrzeba. O kosztach wytwarzania z węgla decyduje ETS. Koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 to już jest największym jednostkowym składnikiem kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej. Jeżeli uprawnienia OZE będą
cena uprawnień EUA będzie szła w górę, no to, to nie, nie mamy wyjścia, bo za chwilę ta energia będzie zbyt droga. To też chodzi w tym wszystkim o to, żeby ten miks energetyczny tak skonstruować, aby nasi klienci mieli energię możliwie jak najtaniej. Bo też nasza gospodarka była konkurencyjna na tle gospodarek światowych. Ja przepraszam, że wejdę słowo panu prezesowi, dyrektor wybaczy. A przecież tu w ogóle nie mówimy o jeżeli ja dobrze zrozumiałem strategię kolegów z PGE, to w ogóle nikt nie mówi o odejściu od węgla w 2030 roku. Mówimy o pewnych zmianach strukturalnych spółek energetycznych. To w takim razie co oznacza? Co oznacza w takim razie to odejście od węgla w takim dużym skrócie znaczeniowym? To chodzi bardziej o zmianę w strukturze własności, bo chodzi o utworzenie Agencji Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Mam nadzieję, że ta agencja powstanie, już jest, można powiedzieć, tam brakuje tylko niewiele. Ta agencja będzie eksploatować te aktywa węglowe i będzie spalać węgiel i będzie właśnie zapewniać to bezpieczeństwo. Natomiast z czasem te aktywa, nawet z uwagi na swoje techniczne zużycie, będą kończyć swoją działalność i wtedy muszą wchodzić nowe, stabilne moce. I takimi mocami będzie atom, takimi mocami będzie w jakimś tam stopniu bloki gazowe. Liczymy też na to, że w przeciągu tam najbliższych 10-15 lat pojawią się gazy zdekarbonizowane i te bloki będą mogły już dalej funkcjonować. No to w takim razie duże, mocne liczenie kolejne, energia morska, energia wiatrowa. W jakim stopniu, też kiedy, na jakim jest etapie, panie prezesie? To w ogóle razem z PGE, spółkę obszarową, oprócz tego inwestujemy. Mamy już dosyć dużo energii w wietrze, na lądzie, jest jeden wiatr, ale przede wszystkim, trochę kontynuując wypowiedź poprzednika, przede wszystkim musimy się zastanowić i zaprojektować, w jaki sposób utrzymać pewną stabilność w systemie energetycznym. Polski system energetyczny to dzisiaj codziennie około mniej więcej 20 gigawat poboru w ciągu dnia. Mamy teraz, przechodząc z energetyki pełni zarządzalnej, niezależnej od pogody, jak przechodzimy na zależną od pogody, to różni zieloni entuzjaści twierdzą, że oczywiście liczba terawatogodzin budowana w ciągu roku, jak jeszcze trochę tam dobudujemy, tych jednostek wystarczy. No oczywiście, że nie wystarczy. No, może liczba tak, ale nie w tym momencie, co byśmy chcieli. I powstaje pytanie, czym to uzupełniać, czym bilansować braki energii, czym stabilizować system, czy magazyny energii. No na pewno tak, ale najlepiej takie, które jest elektrownie poboroszczędowe, bo zarówno Tauron i koledzy z tego co wiem, również tymi projektami są zainteresowani, ale potem powstaje kolejne pytanie, czy stabilizujemy to jednak magazynami, czy może, to jest pytanie, które mówię, bo nie znam jeszcze się odpowiedzi, ale badamy to, czy koszt budowy całego systemu magazynów do bilansowania OZE łączny jest większy czy mniejszy niż utrata sprawności poprzez wprowadzenie regulacyjności w źródłach, w jednostkach w energetyce atomowej. To należy sprawdzić, bo być może to się bardziej opłaca. No może to jest tak, panie prezesie, że w tej chwili stawia się na dywersyfikację źródeł pozyskiwania energii. I to, o czym mówimy, czy atom, czy energia wiatrowa, czy fotowoltaika, to i plus węgiel, czy to jakby zapewnia to bezpieczeństwo, czy to ma wpływ, czy to też ma jakby ustabilizować ten rynek bezpieczeństwa i bezpiecznej energii? Właśnie o tym mówię, no, szanowni państwo, dochodzi do takich sytuacji, w których pojawiają się oferty i produkty, to się zgadza na to, że nie będzie miał prądu przez jakiś czas i za to będzie płaci. Ja nie wiem, czy to jest dobry kierunek, wydaje mi się, że zły. Bo to pokazuje, że tej energii po prostu, że no, mamy coraz większe kłopoty z bilansowaniem, utrzymaniem odpowiedniej mocy w systemie w sytuacji, kiedy nie wieje i nie świeci. Pan prezes Kowalczko.
Szanowni Państwo, ja może nie tyle co podsumować, ale chciałem się odnieść do swoich przedmówców. Powiem tak, bo przed chwilą Pani, jakby w pewnym sensie to było pytanie, czy węgiel, czy OZE, czy atom. Ja powiem tak, ja bym tego generalnie nie rozdzielał, bo myślę, że tak naprawdę to, co Pan Prezes powiedział, my tak naprawdę musimy mieć fundament, w pewnym sensie stabilizator energetyczny. I tak naprawdę, jeżeli nie węgiel, to musimy pójść w atom. Tak naprawdę OZE, Pani użyła słowa czy, no to nie czy. To tak naprawdę to jest atom i OZE, ewentualnie aktywa węglowe plus OZE. Tego tak naprawdę się wiemy, że to jest pogodozmienne, tak naprawdę o czym Pan tutaj Prezes mówił, a propos tych magazynów tak naprawdę. No ja tylko chciałem zauważyć jeden element. Tak naprawdę mówimy o tych magazynach, a tak naprawdę mamy bardzo duży problem z komponentami, jeżeli chodzi o te magazyny energii, bo tak naprawdę 90% tych komponentów jest tak naprawdę w Chinach i już musimy czekać ponad rok na te komponenty do tych magazynów. I pytanie, czy to jest znów? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, czy w to wchodzi. Więc myślę, że tak naprawdę my już musimy, tak naprawdę możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie już teraz. Atom jest niezbędny jako fundament i stabilizator polskiej energetyki, od tego nie dojdziemy. Co do aktywów węglowych, no to co Panowie powiedzieli. Oczywiście NABE, nie ukrywam, że z dużym smutkiem przyjąłem tutaj decyzję Senatu tak naprawdę, no bo jeżeli chcemy energię zmieniać na zieloną, no to siłą rzeczy bez NABE nie jesteśmy w stanie tego zrobić, a propos regulacji unijnych, taksonomii i tak dalej, tak? Więc atom tutaj to jest jakby element, który no, musi się pojawić, jeżeli mamy odejść od węgla. Więc ja nie będę mówił, kiedy się po prostu przypomnę, tylko kiedy jakby rząd zawarł tutaj porozumienie, że tak naprawdę wydobycie węgla skoczy się do 2049 roku. Myślę, że tu wszyscy jak siedzimy, panowie, którzy są w zarządzie spółek, wiedzą, że każdy z nas ma w strategii zapisane, że to będzie 2049 rok i tego się generalnie trzymamy. A czy będą jakieś elementy, które to przyspieszą, no to przyszłość pokaże, a propos tych magazynów, kiedy powstanie atom i tak dalej. Dlatego wspomniałam też o tym przyspieszeniu do 2040 roku i zapytałam, czy to nie za szybko. Znaczy ta strategia była związana już z utworzeniem NABE. Już PGSA, spółka zależnych, aktywa węglowe miały być Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. To jest tak trochę inna sytuacja. Jakie znaczenie ma wydzielenie aktywów węglowych, panie Prezesie? Dzień dobry Państwu. Ja może bym się skoncentrował na tym aspekcie takim, co to znaczy dla gospodarki, dla konkurencyjności gospodarki, bo oczywiście utworzenie NABE jest szalenie istotne do tego, aby cały ten proces transformacji systemu energetycznego w Polsce przeprowadzić w sposób bezpieczny. Uwolnić też taki potencjał finansowy w firmach energetycznych do tego, żeby miały zdolność finansowania nowych inwestycji, bo miejmy świadomość, że to są gigantyczne nakłady szacowane na 300 miliardów złotych w najbliższej dekadzie. I cała ta transformacja musi uwzględniać takie trzy perspektywy. No z jednej strony oczywiście czysta energia, ochrona klimatu, z drugiej strony bezpieczeństwo, o którym tutaj była mowa, systemu energetycznego, a z trzeciej strony to, o czym Pan Prezes wspomniał, niska cena, czyli konkurencyjność gospodarki. I wszystkie te trzy elementy trzeba zawsze brać pod uwagę, bo można mieć system bezpieczny, ale drogi, co ma pewne koszty z perspektywy gospodarki. I teraz trzeba mieć świadomość, że wprowadzenie taksonomii, raportowania śladu węglowego wywiera gigantyczną presję na sektorze przedsiębiorstw, w całym łańcuchu dostaw w gospodarce na to, aby redukować ten ślad węglowy. I musimy mieć świadomość, że polska gospodarka to są głównie małe i średnie firmy, które są bardzo mocno zintegrowane z globalnymi łańcuchami dostaw, bo jesteśmy dosyć otwartą gospodarką. I jeżeli te firmy nie będą miały dostępu do czystej energii, to po prostu nikt nie będzie u nich kupował. To jest jakby pierwsze zagrożenie, bo to się już dzisiaj dzieje. Dwa, każda dzisiaj duża inwestycja, którą obsługujemy chociażby w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, uzależnia decyzję o tym, czy będziemy w Polsce, czy nie,
od dostępu do czystej energii, ponieważ oni muszą wszyscy raportować na giełdę, inwestorom, instytucjom finansowym, sektorze bankowym, że tego śladu węglowego nie ma. Więc te dwa światy, jeden świat to jest, powiedzmy, tutaj branża energetyczna, transformacja, jak to wszystko poukładać, trzeba też sprawnie połączyć z tym światem realnej gospodarki, od której konkurencyjność zależy, czy system energetyczny przejdzie do transformacji w sposób szybki i bezpieczny. I absolutnie ja uważam, że dzisiejsza strategia rządu przyjęta 3 lat temu no jest bardzo dobra, prawda? Bo absolutnie potrzebujemy atomu, żeby zapewnić tą stabilność systemu elektroenergetycznego. Potrzebujemy offshore'u, który no, daje dużą zmianę, bo to jest jednak duża moc w całym systemie. No ale to wszystko musi się odbywać przy takim bezpiecznym zarządzaniu tymi aktywami węglowymi. Więc nic, tylko trzeba to sprawnie wdrożyć. To znaczy, niech te elektrownie atomowe powstaną rzeczywiście w perspektywie najbliższych 10-12 lat. Spore szanse może na wcześniejsze instalacje dają też SMR-y. Oczywiście to jest mniejsza moc, ale z perspektywy zwłaszcza przemysłu i branż energochłonnych, przemysłu chemicznego, one mogą mieć duże znaczenie. SMR-y mogą mieć duże znaczenie też z perspektywy rynku ciepłowniczego, gdzie nie jest takie łatwe zdefiniowanie w oparciu o jakie podstawowe źródło energii w systemie ciepłowniczym w Polsce funkcjonować, no bo w przypadku OZE to jest raczej trudne, prawda? Więc no, tam potrzebne jest coś innego. Więc my jako Polski Fundusz Rozwoju wspieramy firmy energetyczne i różnych inwestorów na tym rynku, dostarczając finansowania, aby te inwestycje można było sprawnie zrealizować. To w takim razie, bo zaczęliśmy bardzo mocno od inwestycji, które są dopiero w przyszłości, ale zejdźmy na ziemię, tu i teraz, czyli jakby zastanówmy się w tej chwili nad dystrybucją, modernizacją sieci dystrybucji prądu. Na jakim jest to etapie i no, wiadomo, że jest to potrzebne, więc no, pytanie jakby nie jest w tym kierunku, ale każdy z Państwa jakby inwestuje w te sieci modernizacje, sieci inteligentne i jakie to jest wyzwanie dla Państwa firmy? Mogę, Panie Prezesie? Wyrwałem się do pierwszy, dlatego że Tauron w sieci inwestuje najwięcej. Więc pozwoliłem sobie rozpocząć. Szanowni Państwo, no, w Polsce jest jakaś teraz, mamy do czynienia z taką sytuacją, no, niemalże codziennie spotykam się z takimi rozmowami. Na ostatnim wczoraj ktoś mówi, już właściwie wszystko ma, będę budował. Farmę fotowoltaiczną, mam pozwolenie odbudowy, mam środowisko, mam wszystko. No to wielki jest problem. Ale nie mam tylko przyłącza, nie mam warunków. To nie jest, szanowni Państwo, tak, że nie mam tylko przyłącza. To przyłącze to jest 90%. I to nie chodzi o to, że tam jest wolna moc w GPZ-cie. To wszystko musimy bardzo skrupulatnie policzyć, na których odcinkach sieci przy rozpływach, to chodzi do przeciążeń, sprawdzić to, porównać z planami remontowymi, modernizacyjnymi i dopiero wtedy możemy mówić o jakimkolwiek włączeniu. Ale nie podlega oczywiście żadnej dyskusji to, że jeżeli chcemy transformować polską energetykę, to inwestycje w sieci są duże. Jeżeli chcemy budować OZE, to przede wszystkim musimy inwestować w sieci. Tauron wiele środków przeznacza na OZE, ale ponad 50% naszej strategii na najbliższe lata to inwestycje w sieci, po to, żeby można było to OZE budować. Bo taka jest rzeczywistość, no, z tym nie można w żaden sposób walczyć. Kolejnym problemem jest to, ja jestem osobiście przeciwnikiem wydawania warunków przyłączeniowych dla farm na pełną moc zainstalowaną. Nie widzę żadnego sensu, żeby farma 50 MW miała zostać warunki na 50 MW.
jeżeli tej maksymalnej mocy używa kilka dni w roku. To co? Na to nas nie stać. Po pierwsze nas nie stać, po drugie nie jesteśmy w stanie technicznie tego zrobić, a nawet jeżeli możemy, to potrzebujemy na to bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. A ostatecznie nie może to być przełożone na klienta, to po prostu się nie jest celem. Trzeba budować instalacje ozowe połączone z wiatr, słońce, magazyn energii. Dlatego to ma sens. Tauron też takimi projektami się zajmuje i takie projekty będziemy realizować. Już takie projekty projektujemy. No panie prezesie, zapytamy o PGE. Nie będę się licytował z prezesem Pawłem, kto więcej, ale PGE również dużo inwestuje w sieć dystrybucyjną. Jeszcze dodam jeden aspekt. Komisja Europejska w tym planie Repower EU stawia na elektryfikację ciepłownictwa, to co też pan prezes się odniósł. No rzeczywiście, wykorzystując energię elektryczną, czy do zasilania pomp ciepła, czy do ogrzewania bezpośrednio, jest to możliwość wykorzystania źródła OZE, jakim jest energia elektryczna produkowana z OZE, czyli na przykład z wiatru, wąskim farm wiatrowym. I akurat nasz segment ciepłownictwa w grupie PGE stawia w dużym stopniu na elektryfikację ciepłownictwa. Żeby to się mogło stać, to muszą być wydolne sieci, zarówno sieci przesyłowe, te, które są w gestii PSE, ale też i sieci dystrybucyjne, zwłaszcza w miastach. Jeżeli mieszkańcy tych miast, właściciele nieruchomości, którzy w tej chwili ogrzewają te domy na przykład gazem, a będą chcieli przejść na OZE, no to jedyna dla nich alternatywa jest właśnie albo pompa ciepła, albo ogrzewanie elektryczne, a to wymaga doprowadzenia energii. To są bardzo duże moce i duże ilości energii, bo według takiej publikacji URE Energetyka Cieplna w liczbach ciepłownicy systemowym, czyli poniżej 5 MW cieplnych, czy małe, średnie i duże miasta, to jest ponad 50 tysięcy MW. Nawet jeżeli to byłyby bardzo sprawne pompy ciepła, to i zakładam, że nie wszystko, to potrzeba kilku, kilkunastu gigawatów mocy przesłać. To są w zasadzie drugie nowe sieci. I jakby wiedząc o tym wyzwaniu, jako PGE dystrybucja, dość duże środki przeznaczamy na inwestycje. Specyfika z kolei działania PGE dystrybucji to są tereny wschodniej Polski o bardzo rozległe, jeżeli chodzi o odległości, gdzie dużo jest linii średniego napięcia podatnych na awarie, powodowane tam burzami, wiatrami i tak dalej, więc mamy taki program kablowania linii średniego napięcia po to, żeby poprawić niezawodność dostaw, czy też jedną z form bezpieczeństwa, po to, żeby ograniczyć te wskaźniki side-by-side, czyli czasu trwania przerw, częstości trwania przerw. No i kolejnym aspektem jest możliwość zarządzania tą siecią. A żeby zarządzać, trzeba mieć informacje, jak pracują poszczególne odcinki sieci. To jest kwestia opomiarowania, nie tylko same liczniki instalowane u odbiorców ze zdalną transmisją, ze zdalnym odczytem, ale też opomiarowanie węzłów sieci po to, żeby wiedzieć, jak te przepływy się układają. To, co prezes Szczeszek powiedział, wiedzieć, jaki jest stan bieżący, jak istniejące źródła, w jakim stopniu tą sieć obciążają, czy w jakim stopniu ją wykorzystują. No i jeszcze rzecz, ta informacja, druga rzecz, możliwość sterowania. I to jest kolejny obszar poza kablowaniem, poza zdalnym odczytem liczników, w jakim my inwestujemy. Pan prezes Kowaleczko, bardzo proszę. Tak, ja tak naprawdę odnosząc się do wypowiedzi pana prezesa Szczeszka, tak naprawdę nie powiem nic odkrywczego. Tak naprawdę mamy faktycznie bardzo duże problemy z sieciami, więc tak naprawdę w przypadku Enei, chociaż też jakby nie chciał się podpisywać pod tymi decyzjami, bo jeszcze niedawno pan Szczeszek był prezesem Enei, więc to zapewne są jego decyzje. 90% budżetu tak naprawdę na inwestycje jest przeznaczane na modernizację i budowę sieci. Tak naprawdę to, co prezes powiedział, nie będzie modernizacji, nie będzie budowy, nie będzie nowych przyłączeń. To trzeba sobie wprost powiedzieć i nie ma co tutaj się jakby koloryzować rzeczywistości, bo tak po prostu będzie. Wniosków o przyłączenie mamy mnóstwo. Też potwierdzam to, co pan prezes powiedział, mamy mnóstwo wniosków, tylko tak naprawdę ci ludzie odbijają się od ściany, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Ale odniosę się do innego elementu, o którym pani mówiła, że jesteśmy tu i teraz. Co można zrobić? No tak naprawdę myślę, że warto powiedzieć tutaj o budowie bloków gazowych i bloków parowo-gazowych, które powstają na terenie elektrowni, ale również mają zastosowanie w ciepłownictwie. Jak
też no, modernizacja bloków, które są obecnie. Wiemy, jakby no, finansowanie na modernizację aktywów węglowych są jakby, no, może nie tylko zablokowane, co trudne do uzyskania. Już znów wracamy do punktu elementu NABE, które się pojawiło wcześniej. Ale o czym chcę powiedzieć? O przerabianiu bloków węglowych, które się dadzą na przykład na biomasę. Wiem, że temat oczywiście biomasy jakby trochę umarł w momencie kiedy była inwazja Rosji na Ukrainę. Tak naprawdę mamy bardzo trudny dostęp do biomasy, bo tak naprawdę ona nie jest w takim stopniu produkowana w Polsce, jakbyśmy sobie tego życzyli. Główna część biomasy tak naprawdę pochodziła z rynku białoruskiego. Ale myślę, że o tym można mówić. To, co tu i teraz, no to na pewno bloki parowo-gazowe, inwestycje w bloki gazowe. Myślę, że tuż to wszystkie spółki energetyczne, które funkcjonują na polskim rynku, na pewno w swojej strategii mają zapisane, że gaz będzie paliwem przejściowym do osiągnięcia tutaj tej zeroemisyjności i niskoemisyjności. To przejdźmy w takim razie do tych strategicznych inwestycji poszczególnych firm, bo panowie wiecie najlepiej, na co stawiacie w swojej firmie? Czy wszyscy na to wszystko, na to samo, czy są jakieś różnice? Panie prezesie, bardzo proszę, na pana kolej. To tak, tu i teraz to... A, przepraszam. Zmówił się pan, panie prezesie. To zemsta. Odwet. Słuchajcie, no, kierunek wszyscy mamy taki sam. Pojawiają się czasami różnego rodzaju wypowiedzi medialne, że ktoś odchodzi od węgla szybciej, wolniej. To są tylko nasze strategie, które mówią o tym, w jakich strukturach właścicielskich będziemy działać. Decyzja, tutaj pan profesor wspominał teraz na temat NABE, no, węgiel, szanowni państwo, będzie nam towarzyszył jeszcze przez wiele lat, czy go chcemy, czy nie. Tutaj możemy sobie mówić, że ktoś do 2040, 30, 20, 5, no, może by tak mówić, no, realiści, ludzie, którzy pracują w energetyce od lat, wiedzą, że węgiel będzie nam towarzyszył jeszcze przez wiele lat i nie ma możliwości zupełnie go zastąpić do 2050 roku, a wiele osób twierdzi, że po 2050 będzie jeszcze potrzebny. Jeśli chodzi o inwestycje, no, oczywiście mając bardzo te same przesłanki, idąc w tym samym kierunku, używamy różnych narzędzi. Moi koledzy inwestują w elektrownie atomowe, bardziej są nastawieni w stronę offshore'u. Grupa Tauron przede wszystkim jest nastawiona bardzo silną sieć dystrybucyjną i OZE onshore, czyli wiatr na lądzie, elektrownie pompowo-szczytowe, które uważam są doskonałym magazynem energii, gdzie mamy technologię sprawdzoną. Nie mamy utraty energii w czasie, czyli ta blokowana woda do góry, bezwzględna to ile by tam była, to ciągle ta energia potencjalna jest na tym samym poziomie i w każdej chwili możemy jej użyć i my tego typu inwestycje będziemy stawiać. Wszyscy dążymy do neutralności klimatycznej, wszyscy musimy wypełniać pewne zobowiązania, które Polska jest też się zobowiązała. Mamy politykę energetyczną państwa, która nas obowiązuje. Oczywiście ten dokument ewoluuje i to dosyć dynamicznie, bo świat ewoluuje dynamicznie. Mamy do czynienia z tym, nie chcę użyć zbyt ostrego słowa, ale no to chyba trochę szaleństwa w tym Fit for 55, który stał się trochę takim symbolem absurdu jakiegoś, no, może być i 66, może być 77, no, może być jeszcze szybciej, no tylko to jest wszystko nierealne. Najważniejsze, żeby było bezpieczne. Po pierwsze, Polska nie może się zgodzić na jakiekolwiek ustalenia, jeśli chodzi o, bardzo rzadko się o tym mówi, ale to trzeba powiedzieć głośno, na ten sam rok bazowy co reszta Europy, ponieważ akurat rok 90 to sam środek polskich przemian gospodarczych, gdzie w 88 roku gospodarka bardzo silnie upadła i czym innym jest odnoszenie się procentowe do roku 90 w przypadku Polski, a czym innym do 88. I o tym trzeba mówić i o to musimy po prostu walczyć, bo to już nie są te same procenty. No. Zresztą to ratyfikowane chyba w 2002 roku, że dobrze pamiętam, protokół z Kyoto. I chyba tylko Polsce dawał
to odstępstwo, gdzie rok 90 został zmieniony właśnie na 88, dokładnie z tego powodu. No dajmy teraz dojść do głosu panu prezesowi. Ale bardzo dobrze, bo nawiążę do pierwszych słów prezesa Szczeszka w tej wypowiedzi. Też chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało. Węgiel w Polsce będzie jeszcze długo eksploatowany i my jako PGE nie odchodzimy od węgla. Chodzi o zmianę to właścicielstwo. Powstanie NABE po pierwsze miało umożliwić nam znalezienie środków na finansowanie rozwoju całej grupy, zarówno i OZE, ale też właśnie środków na dystrybucję i na modernizację ciepłownictwa, bo wiele instytucji finansujących, mając tam swoje ESG, nie finansuje firm, które posiadają w swoich aktywa węglowe. Nie po to walczymy o Turów, żeby do 2030 roku mógł wykorzystywać, mógł spalać węgiel brunatny. Także ta strategia nawet trochę może nie do końca została dobrze zrozumiana, to o co innego zupełnie chodzi. Ale gdy wracając do tego, co robimy tu i teraz. Tak jak zostało już powiedziane tu przez pana profesora Kowaleczko, to przyczyny ekonomiczne, koszt uprawnień, zakupu uprawnień do emisji CO2 w strukturze wytwarzania energii elektrycznej powodowało to, że szukaliśmy innych sposobów. Jeśli można bliżej mikrofon, bo deszcz z nami walczy strasznie. Szukaliśmy innych metod tańszych do wytwarzania energii elektrycznej. Taką technologią są bloki gazowo-parowe. Po pierwsze sprawność mamy powyżej 60% elektryczną, a dzięki sprawności, ale też dzięki mniejszej emisyjności jednostkowej gazu ziemnego, emisyjność jednostki energii elektrycznej jest dużo mniejsza, czyli obciążenie TSM też jest dużo mniejsze. I na wiosnę będziemy oddawać do eksploatacji dwa bloki w Gryfinie po 670 MW. Jest już w trakcie realizacji blok 870 MW w Drewniku, czyli będzie mieć około 2,2 giga w blokach gazowo-parowych. Oprócz tego w ciepłownictwie też na wiosnę, tam w kwietniu będzie oddany do eksploatacji blok gazowo-parowy w Czechnicy. Trochę mniejszy, 160 MW elektrycznych, 160 MW cieplnych. Podaje się kilka mniejszych w ciepłownictwie jednostek opalanych gazem ziemnym wytwarzających energię elektryczną i ciepło w kogeneracji. I to jest to, co robimy na dzisiaj w tych takich przewidywalnych źródłach. Oprócz tego realizujemy program fotowoltaiki. Chcemy dojść do 3 GW fotowoltaice. Rozbudowujemy też portfel farm wiatrowych na lądzie. Chcemy do około 1000 MW mieć. I to, co prezes Szyszek wspomniał, zaczynamy czy przywracamy budowę magazynu energii, jakim jest elektrownia szczytowo-pompowa Młody. Jest to inwestycja, która ma długą historię, bo pozwolenie na budowę było wydane w 72 roku, w jednym obiektu. To trwało faktycznie. Jeśli chodzi o Kaulon, to na pewno też elektrownia szczytowo-pompowa w Rożnowie, bo to jest inwestycja ogromna. No tak, w Rożnowie te 600 MW, które planujemy, ale nie tylko, szukamy miejsc, bo jak powiedziałem wcześniej, dla nas to jest sprawdzona technologia, której chcemy używać, no czymś musimy ten system bilansować, tak powiedziałem, no i albo dojdziemy i dopracujemy technologię magazynów energii bateryjnych czy innych, takich, które będą miały stabilną sprawność przez lata, no więc nie będzie ich wymieniał co rok. Takich, które nie będą się palić, to jest kolejny problem, albo uznamy, że na przykład reaktory atomowe będą mogły pracować z taką charakterystyką, że będą mogły uzupełniać i dopasowywać się do pewnych braków w systemie źródeł produkujących energię odnawialną z wiatru czy ze słońca. Ja dodam takie hasło, bez magazynowania energii nie ma OZE. To jest, można taką tożsamość postawić. Jeżeli ktoś myśli, że energia z OZE jest za darmo, no to jest oczywiście w ogromnym błędzie. No, sama energia może tak, ale no, cały proces i zadbanie o to, żeby tej energii nie brakło właśnie w momencie, kiedy nie wieje i świeci, no jest potwornie kosztowne. Oddaję głos panu prezesowi Kowaleczku. Ja powiem tak, tak naprawdę to cele mamy wszyscy te same, tylko może trochę inne drogi.
żeby to wszystko osiągnąć. Może bo widzę, mam już niedużo czasu, ja tak naprawdę może zakończę taką anegdotą, moim mniemaniem dość śmieszną, kiedy jeszcze miałem przyjemność być w zarządzie Termiki, czyli elektrociepłowni, które ogrzewają Warszawę i produkują prąd elektryczny. I tam jest elektrociepłownia Siekierki. Była taka sytuacja w tamtym roku, dobrze pamiętam, pani komisarz do spraw energii z Komisji Europejskiej do nas przyjechała i powiedziała coś takiego, że macie tu tyle dachów na te elektrociepłownie. Tak naprawdę moglibyście to wszystko budować panelami, byłoby wszystko super. No i tam któryś z pracowników wyjął kalkulator, zaczął liczyć, się okazało, że żeby osiągnąć moc tej elektrociepłowni Siekierki, tak naprawdę musielibyśmy nawet z budami dla psów obkleić wszystkie dachy fotowoltaiką. To mniej więcej to, co powiedział pan prezes Szczeszek, jakby pokazać w pewnym sensie absurd tych wszystkich regulacji unijnych, które nas, że tak powiem, no nie można powiedzieć, dobijają, powinienem może użyć innego słowa, ale trochę tak jest. Jeszcze tak naprawdę jedną daną chciałbym podać. Tak naprawdę, żebyśmy zmniejszyli emisję CO2 do 2030 roku, tak jak jest założenie regulacji, tak naprawdę musielibyśmy, będzie to koszt około 1,3 biliona złotych. Żeby Państwo sobie zdawali sprawę, jakie to są pieniądze. I teraz wracamy do kolejnego elementu. NAWE, aktywa węglowe, taksonomia, brak finansowania. To zostańmy jeszcze w tym temacie, panie prezesie. Koszty społeczne przechodzenia na zieloną energię. Ja bym może powiedział na początek o kosztach finansowych, trochę tutaj nawiązując do Czubrowa, a teraz przejdę do tego, bo chciałem powiedzieć, że nie zazdroszczę tutaj kolegom energetykom, bo sektor energetyczny no, przechodzi przez te 10-15 lat pod tsunami, bo kiedyś to był bardzo stabilny biznes, prawda? No, taki bardzo długoterminowy, przewidywalny, ceny były stabilne, prawda? No, w pewnym momencie zmieniły się regulacje i uwolniono ceny energii. To ma dość zasadniczy wpływ na cały model funkcjonowania energetyki, czyli no, firmy energetyczne straciły ten element przewidywalności. To jakby jedna rzecz. Dwa, zmienił się cały model biznesowy, bo w poprzednim modelu wytwarzania energii w oparciu o elektrownie węglowe mniejszy był nakład początkowy, a wyższe bieżące koszty operacyjne funkcjonowania tego bloku. Natomiast wszystkie te źródła energii oparte o OZE czy atom mają zupełnie inną charakterystykę. Niższe koszty eksploatacyjne, niższe bieżące koszty operacyjne, ale bardzo duże nakłady inwestycyjne początkowe. Co oznaczają te dwie rzeczy, czyli taka deregulacja, mniejsza przewidywalność i jednocześnie zmiana w ogóle struktury biznesu, że kluczowym elementem stało się finansowanie. I koszt tego finansowania ma bardzo duży wpływ na finalną cenę energii. Wiemy, że w przypadku atomu koszt finansowania to jest 2/3, jeżeli nie więcej, finalnej ceny energii. Dlatego właśnie NABY było tak krytycznym, czy jest tak krytycznym projektem, bo skonsolidowanie wszystkich tych aktywów węglowych w jednej spółce i uwolnienie potencjału finansowego firm energetycznych daje im lepszy dostęp do tańszego finansowania. W przypadku bloków atomowych też będzie bardzo istotne, jak podzieli się ryzyko, zwłaszcza w okresie budowy pomiędzy sektor publiczny, wykonawcy, firmy energetyczne, bo kilka krajów popełniło takie błędy, że transferowało więcej ryzyk na sektor prywatny, ale koszt finansowania przez to był tak duży, że później ta finalna cena energii była potężna. Więc zwracam na to uwagę, że finansowanie dla branży energetycznej ma w najbliższych dekadach krytyczne znaczenie. Jeżeli chodzi o koszty społeczne, to oczywiście w ekonomii jest mowa o tak zwanych kosztach zewnętrznych. No, to, że mamy zanieczyszczone środowisko, no to są gigantyczne koszty, bo to jest służba zdrowia, a no, na każdym kroku te koszty społeczne są potężne, więc oczywiście
to, że chcielibyśmy żyć w czystym środowisku, zredukuje koszty społeczne. Natomiast ja absolutnie nie zgadzam się z tą strategią, która jest na poziomie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o ETS. Dlatego, bo kiedyś, jak ten system był tworzony, on właśnie miał przynieść taką wycenę rynkową tych kosztów społecznych zanieczyszczenia środowiska, ale przyjęto pewną taką ścieżkę. O ile pamiętam, to chyba powinniśmy być teraz około 20 euro, jeżeli chodzi o CO2. Natomiast w pewnym momencie okazał się ten mechanizm jest absolutnie spekulacyjny. Te koszty wyleciały w kosmos dla, nie wiem, gospodarstwa domowego, gdzie jest dwóch emerytów i muszą pokryć ceny energii elektrycznej w miesięcznym rachunku, no to, że ktoś prowadzi taką politykę klimatyczną i nagle te ceny z roku na rok rosną tak gwałtownie, no, powoduje gigantyczne problemy, bo tam każdy 100-200 zł ma znaczenie. Więc ja uważam, że po pierwsze to nie jest mechanizm rynkowy w sytuacji, kiedy de facto Komisja Europejska decyduje o jednej stronie tego rynku, czyli stronie podażowej, a po drugie należy to zreformować w taki sposób, aby to była jakaś długoterminowa, krocząca, w sposób bardziej przewidywalny, na wyższym poziomie, dająca szansę, aby właśnie minimalizować te koszty społeczne w transformacji energetycznej, bo one zaraz będą po prostu za dużo. Pięknie dziękuję. O długofalowych strategiach już tutaj powiedzieliśmy. Państwu dziękuję przepięknie za rozmowę. Pan Paweł Borys, prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Przemysław Kołodziejczak, wiceprezes Zarządu Dostaw Operacyjnych PGE, Paweł Szczeszek, prezes Zarządu Karol Polska Energia i Jakub Kowaleczko, wiceprezes Zarządu Dostaw Handlowych firmy Enea. Pięknie panom dziękuję i za rozmowę, i za przybycie tutaj.